Patrzcie, pokazywałem wam te skarpety, coś takiego, tak mocno związać. 3 mm faktycznie neopren. Pierwszy kontakt z wodą. Nie jest ty za ciepło w nim. W wodzie po szyję. Teraz puszczę trochę to powietrze. Jest pozasysane na maksa. Tu mamy, zobaczcie, telefon komórkowy, jak się fajnie zostało. Cześć, słuchajcie, dzisiaj zrobimy taki test kombinezonu, tego suchego kombinezonu, który dostałem od was. Zrobimy taki test nad wodą. Wprawdzie jest już późno, jest to jakaś godzina 17. Temperatura powietrza, myślę, że gdzieś jakieś 6 stopni. Spróbuję się go ubrać tak jak stoję, czyli zobaczcie, mam bluzę tą władkową. Pod spodem mam taką bluzę, o jeszcze. Jeszcze ze szkoły legitymacja, bo bezpośrednio ze szkoły jadę. Dobra, to spróbujemy się tak ubrać bez kurtki. Natomiast z fajnych rzeczy to kupiłem sobie, no jakoś to było w zeszłym roku, tak oto buty z CCC. I traf chciał, że one były na mega wyprzedaży, oni likwidowali sklep i mi się one bardzo spodobały i one są delikatnie za duże, jakiś taki jeden rozmiar za duży dla mnie i słuchajcie, pasują pod skarpety neoprenowe, które też kupiłem z Decathlonu. Zobaczcie, pokazywałem wam te skarpety, coś takiego, z tym, że ja kupiłem te skarpety dużo za duże. Chyba 48? Jakoś tak, 47-48. Ja rozumiem, buta mam 43-44, więc po co takie duże skarpety neoprenowe? Słuchajcie, jak ja sobie ubrałem te mniejsze, to one są bardzo mocno naciągnięte i stwierdziłem, że jak kupię sobie takie większe i one nie będą aż tak mocno naciągnięte na tej nodze, to raz, że one nie będą uwierać w tą nogę, a dwa, że gęściej będą miały te sploty sobie, ten neopren po prostu będzie gęściejszy, nie? Czyli teoretycznie powinien nam lepiej trzymać ciepło. No i zobaczymy, czyli ubiorę tylko te skarpety, to but, to będzie noga, a jeżeli chodzi o górę, no to będę miał zwykłe spodnie jeansowe bez jakichś oczyplaczy pod spodem, no i dodatkowo jeszcze ta bluza władkowa. Do plaży mam jakieś 400 metrów, też kwestia przejść się w tym kombinezonie, zobaczymy jak to będzie wyglądać i jak się z tym będzie chodzić. No i dobra, słuchajcie, od czego by tutaj zacząć, jeżeli chodzi o to ubieranie, to chyba by trzeba było normalnie ubrać te skarpety neoprenowe i po prostu zacząć ubierać ten komplecik. Mam nadzieję, że mi nie będzie za zimno, bo się na to nie nastawiłem, a najważniejsze w tym wszystkim, to mam nadzieję, że on będzie nie przemakał. Bo jak będzie przemakał, to w ogóle nie jestem na to gotowy. Zobaczcie, te skarpety, jak się je ubierze, to owszem, tutaj może są trochę za duże, ale bardzo fajnie wchodzą. Ja je teraz ubrałem na skarpetę zwykłą, taką cienką i myślę, że to nie jest ogólnie głupi pomysł. Wyście mi to też w komentarzach gdzieś pisywali, że ubierać neopreny na zwykłe skarpetki, takie cienkie, z tego względu, że łatwiej później je ściągnąć. Próbowałem w domu, faktycznie coś w tym jest. Tego będę musiał się pozbyć, ale to słuchajcie, dzisiaj tak na szybko, tak jak widzicie po pracy, spróbujemy to ubrać i zobaczyć, czy w tym jest ciepło. Pytanie, czy w tym jest na tyle ciepło, że da się w tym no jakoś egzystować, nie? Myślę, że wykorzystam ten karton, który jest dany do tego kombinezonu, żeby sobie na nim po prostu stać. Myślę, że to będzie rozsądne. O, zobaczcie, coś takiego, żeby nie pobrudzić tego kombinezonu. Wpiszcie w komentarzach, jak widzicie, że gdzieś robię jakiś błąd, to wpiszcie mi, gdzie je ten błąd robię, nie? Oczywiście zamki przesmarowałem. Mamy do tych zamków, zobaczcie, sztywcik taki. Przesmarowane to wszystko jest. O, tu widać. Taki, o, taki jasny, biały, nie? Wszystko jest przesmarowane, dopnę to do końca. No, potem się okaże, że to było tutaj otwarte i zaleję mnie w trupa. Tu mamy ten pas i powiem wam szczerze, że ten pas trochę mi przeszkadza, jeżeli chodzi o odpinanie tego i zapinanie potem, bo zawsze trzeba tak, zobaczcie, przekładać. Ale chyba kwestia przyzwyczajenia, myślę. O, i teraz zobaczcie, tutaj mamy cały czas ten pas, nie? Spróbujemy się w to wbić. Hm.
Okej, okay, na razie spoko. Z fajnych rzeczy to już wam mówiłem, że zobaczcie, tak jak mam tutaj jeans, sobie on tak po prostu wisi, to jakoś nie muszę go nawet zakładać, tak jak teraz to robię, bo mi się nie podwija przy wsadzaniu. No jestem w szoku, bo jak mam neopreny siódemki, to w tym momencie już był kwasik. Tak tutaj to wyglądają te mankiety. Można byłoby je tutaj trochę popoprawiać. O, to jest ok. Do tego wszystkiego oczywiście buciki. No i teraz jak mamy te buty, o których wam mówiłem. Faktycznie mówiliście, że wystarczy numer większe i to powinno starczyć. I mieliście rację. Mam faktycznie numer większe buty. O, paragon. Od naszego kombinezonu by nam wyjało. I faktycznie te numer większe pasują. Pasują, więc tutaj problemów większych nie ma. Ewentualnie można byłoby się czepiać tylko do tego, że faktycznie te neoprenowe skarpety są nieco dłuższe i gdzieś tam przy tych palcach trochę się majdają. Może trzeba było mniejsze, kurczę, kupić. No ale dobra. Mamy co mamy. I dzisiaj to wypróbujemy. I teraz mamy, zobaczcie, te tutaj mankiety i tak prawdę mówiąc powinniśmy chyba tutaj coś, powinniśmy to tutaj tak mocno związać, żeby ten piasek, który tam jest na dnie morza, nam się do tego nie wlewał, do tego buta. Okej, okay. No i dobra, słuchajcie, wygląda to tak. Nie wygląda, to bym powiedział źle, nie? Jakbym chciał teraz komórkę sobie schować, to co? Muszę chyba się rozpiąć. Sprawdźmy to. No. Bym chciał komórkę wziąć jednak mimo wszystko, bo nagram dla was live'ika, nie? Czyli zobaczcie, komórkę wrzucam do kieszeni normalnie. Sru. No i tutaj trzeba zapiąć. Czyli, no dobra, no okej. Okay. Czyli już widzimy. Wolę sprawdzić. Już widzę, że to, że ten zamek jest na dole, jest lepiej. Ja myślałem, że on, że jak ja zapnę ten kombinezon, to ten zamek powinien być u góry ze względów chociażby takich, że no, przy tym samym końcu zamykania tego zamka, moim zdaniem tam najwięcej wody teoretycznie może zajść, bo go zamykamy, wiecie, nie? Ten taki moment zatrzasnięcia. No i on teoretycznie będzie pod wodą, nie? Ale z drugiej strony otwieramy go tylko troszeczkę i tam od razu mamy kieszeń i możemy wsadzić na przykład komórkę, co nie jest głupie, nie? Dobra, słuchajcie, wracam się z powrotem. Mam nadzieję, że słońce na mnie zajdzie od tego mojego gapiostwa, bo mam jeszcze takie rękawiczki dla nurków neoprenowe, chyba też 3 mm. Testowałem je w zeszłym roku, kupiłem też je z Decathlonu. Bardzo fajne, bo one są takie właśnie cieplutkie, że możemy rękę zanurzyć w wodzie i przy założeniu, że mamy te mankiety tutaj takie, no i te rękawice, to fajnie by byłoby to teraz wypróbować jedno z drugim, czy w tym momencie będziemy mieli 100% szczelność dłoni. No myślę, że to by miało sens, nie? Tylko że one zostały w samochodzie. Zobaczcie, takie coś, 3 mm faktycznie neopren, to są jakieś z tego działu dla nurków, nie? Rękawiczki. I faktycznie w zeszłym roku, jak byłem na troci, to był chyba styczeń. Naprawdę było zimno, był śnieg, zrobiły robotę. Do tego stopnia, że naprawdę miałem rękę w wodzie w pewnym momencie. I naprawdę luzik, nie? Naprawdę wyśmienicie, szybko przejdźmy szybko, żeby się nikt nie musiał zatrzymywać. Jeżeli chodzi o te mankiety, to w zasadzie tego nie czuję, w ogóle w zasadzie. Tutaj, o, tu ewentualnie trochę może czuć taki dyskomfort może, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, nie? Jeżeli chodzi o wielkość tego kombinezonu, to jest to MB, czyli taki prawie że L-ka. Tu w klacie myślę, że bez problemu jeszcze by weszła moja kurtka, natomiast nie jest mi zimno. Zobaczymy, jak wejdę do wody, jak to będzie wyglądać. Też jak go ubrałem, to tak kucnąłem i sobie spuściłem to powietrze tutaj tędy, bo tak widziałem, że tak po prostu ludzie robią. I dzięki temu on się tak bardziej dopasował, wiecie? Bo jak tego nie zrobimy, to on jest taki dopasowany, taki właśnie niedopasowany, taki napompowany. Wygląda to słabo i też słabo się w tym człowiek czuje, no bo taki
taki ludzik Michelin się robi, nie? A tak jak to żeśmy spuścili, to jest okej. Okay. No to się słuchajcie, idzie. Rewelacja, jeżeli chodzi o te skarpety neoprenowe na tych butach. Delikatnie czuję tylko same czubki palców, bo tam mamy troszeczkę za dużo tego neoprenu. No i ogólnie jest okej. Okay. Słuchajcie, jak on nie będzie przeciekał, to jest rewelacja, nie? Przypominam, taki kombinezon. Palma to jest 3300. Ma wszystko to, co chcieliśmy mieć, czyli no te mankiety tutaj wszystko fajnie zabudowane, ma ten zamek tutaj cudowny, więc to jest wszystko ok. Teraz jak nie będzie przeciekać, to jest powiedzmy, że strzał w dziesiątkę. Jeszcze zobaczcie, muszę coś tu wymyśleć, żeby was tu przyczepić tak, nie? Żebyście wiecie, mieli tą perspektywę taką, jak tutaj łowię rybki. Dlatego dzisiaj nie mam wędki, bo nie mam jak tego przyczepić. Jak się kombinezon dzisiaj sprawdzi w wodzie, sprawdzą się te buty, to w tym momencie powiedzmy, że mam zielone światło na to, żeby z całej szranki wziąć wędkę i z wami połowić, ale bym bardzo chciał też z tego mieć jakieś nagranie, nie? Więc tak wiecie, 50-50. Dzisiaj robimy to tak, a potem będę kombinował, żeby na siebie umieścić kamerkę GoPro, ale też z drugiej strony, żeby mieć jeszcze, no jeszcze gdzieś te przynęty. Napiszcie też mi w komentarzu, czy wy zostawiacie przynęty na brzegu. Czy było kiedyś coś takiego, że może komuś buchnęli coś? Bo ja tak nie wiem, mam tyle tych przynęt od Bogusława Kasaka. Jakby mi ktoś to buchnął, plus jakieś, nie wiem, dodatkowe bateryjki od GoPro, no to taka tragedia dla mnie trochę, nie? Dobra, jesteśmy na plaży. Tak to wygląda. Jest dosyć ładnie, natomiast trochę wieje. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Będziemy wchodzić do wody normalnie tutaj, ja myślę, nie ma co gdzieś indziej iść, bez sensu. I zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie. Natomiast na pierwszy rzut to ubiorę te rękawiczki, żeby mieć po prostu wolne rączki, nie? Nie, zobaczcie, tak to wygląda. I pierwszy kontakt z wodą. Pierwszy raz coś takiego robię. Żona mnie za te buty zabije, bo ona się też cieszyła, że dorwałem tak tanio te buty. Ale powiem wam szczerze, dziwna. Dziwnie to wygląda, słuchajcie, bo jak mamy te wodery, to zupełnie inna sytuacja jest, nie? Mamy te wodery, to ja się czuję w tych woderach tak trochę gumowo, nie? Dobra, słuchajcie, mamy coś takiego i przez te spodnie, które chyba delikatnie mi się podwinęły, nie za dużo, ale troszeczkę mogłyby się mi podwinąć, czuję, że jest zimno tam na dole. Jednak jak my byśmy się mieli siedzieć w wodzie dłużej, to powinienem jakieś kalesony może ubrać, nie? Mam nadzieję, że to nie jest przeciekająca woda. Natomiast nie jest za ciepło w niej. No normalnie. Nie jest za ciepło. O, to trzeba powiedzieć, to jest dobrze. Dobre, nie jest za ciepło. Celów naszych tutaj testów, myślę, że nie ma sensu też dalej iść do wody. Zobaczcie, jestem gdzieś do pasa i teraz próbuję się zanurzyć głębiej. O, i teraz mamy... Ale patrzcie, jak się napompowało. Spuszczę trochę tego powietrza. Dobra. Zobaczcie, jestem w wodzie. Ty dziwne uczucie. Wsadzę jeszcze rękę. Okej. Okay. I w ogóle, zobaczcie, ona cały czas jest w wodzie. W ogóle mi nie przecieka. Mam dłoń cały czas mam dłoń suchą. Dziwne uczucie. Muszę powiedzieć, bardzo dziwne uczucie. Dobra. Teraz też czuję, że koszulka, którą nie miałem w spodniach wsadzone i bluza, która była na wierzchu, musiała mi się też z tyłu delikatnie podwinąć, bo też czuję tam na plecach trochę zimno, nie? Ale ogólnie... Spróbujemy tą jeszcze rękę zanurzyć. Zobaczcie. Ty, no bajeczka. No dobra. Chciałoby się rzec, idziemy dalej, nie? Ale dalej mamy rewkę, zobaczcie. Mamy wypłycenie. Więc myślę, że to nam wiele nie da. A czym dalej idę tam, to bardziej wieje wiatr, nie? Bo tutaj jeszcze klif go trochę osłania. I jest w miarę sympatycznie. Nie sprawdziłem, ile ma woda teraz w okolicach rozlewia. Natomiast w domu sobie sprawdzę, zobaczcie, ma tyle. I tą zimną wodę czuję. Czuję, że jest zimna woda. Czuję to wszędzie. Wszędzie gdzieś tam w okolicach
Pachwin, można by było tak powiedzieć, gdzieś tam, powiedzmy, od pasa do kolan. Czuję, że jest zimno. Mam nadzieję, że tam mi nic nie przecieka, bo to nie jest takie typowo, wiecie, takie zimno, że mokro, ale po prostu zimno. Po prostu czuję tą zimną wodę, a to dlatego najprawdopodobniej, że mam tylko te spodnie, nie? A ten kombinezon nie jest neoprenowy, więc on zupełnie nie grzeje, więc już wiem, że jeżeli będę na rybki z wami się umawiał, to muszę po prostu się cieplej ubrać tam na dole, bo u góry dyskomfortu nie ma. Bluza i w zasadzie krótki rękawek starczają, natomiast jakbyśmy mieli siedzieć dłużej, to będzie problem. Rękawiczki, takie zastosowanie ekstra. Spróbuję teraz rękę zanurzyć głęboko, żeby w razie czego coś mi mogło nacieknąć. No bo tam, wiecie, ciśnienie, nie? Wzrasta, czym mamy głębiej, więc teraz ewentualnie przez ten mankiet mogłoby mi na naciec woda mogłaby. Ale nie, nic takiego się nie dzieje. Cały czas mam rękę pionową na dole. To jest jedna rzecz. No i też zauważyłem, że ludzie, którzy mają te kombinezony, jak przechodzą z rewki na rewkę, to po prostu przychodzą i mają w rękach podniesione wędki do góry, żeby po prostu nie zalało kołowrotków, nie? I oni idą w zasadzie w wodzie po szyję. Nie wiem, czy... Ale może spróbujmy, słuchajcie, zadłużyć głowę. Może nie całą, bo naprawdę jest zimno. Coś takiego, zobaczcie. No nieźle to wygląda. No, powiem szczerze, dziwna sytuacja, bo jest w miarę ciepło. O ile jeszcze tam w nogi jest zimno, to tutaj jest ciepło. Pływam jak bojka, tak? Widzicie, troszeczkę mi się napompował ten kombinezon, bo też nie chcę spuszczać tego powietrza do zera, bo się trochę asekuruje. Jednak mimo wszystko nikogo w okolicy nie ma, ale myślę, że okej, nie? Dajcie znać, jak to wygląda w ogóle. Ja spuszczę trochę to powietrze, tylko że mi się woda nie nalała. Dobra, no tyle mam spuszczone. Bajeczka, co? Ludzie, kochani. Zimna ta woda. No dobra, ale słuchajcie, zobaczcie, tu mam te neoprenowe rękawice. Nic nie przeciekło, w drugiej ręce też nic nie przeciekło. Posiedzę tutaj jeszcze chwilę. No i pójdziemy do samochodu zobaczyć, czy gdzieś coś przyciekło, nie? Ale ty, zimno w nogi się zaczęło zrobić konkretnie. Może dlatego, że tamto dosyć mocno jest ściśnięte, nie? Teraz dopiero widać, jak to się wszystko zassało, nie? Zobaczcie. Jest pozasysane na maksa. Tu mamy, zobaczcie, telefon komórkowy, jak się fajnie zostało. No dobra, rewelacja. No wygląda to tak. Idziemy do auta zobaczyć, czy no nie jest... Czy to nie przeciekło, ale zrobimy jeszcze wam live'ika, nie? To lecimy szybko z live'em, kurczę. Ale trochę zimno jest. Dobra, nagrałem dla was live'a, trochę zimno w łapki. Natomiast zobaczcie, rozplątało mi się tutaj ta jedna... jeden but mi się rozplątał. Po prostu z tych fistaszków to wyszło, czyli trzeba się albo nauczyć lepiej wiązać te buty, albo coś wymyśleć innego, nie? No ale słuchajcie, pierwsze koty za płoty. Ja się bardzo cieszę z tego kombinezonu. Jak jesteśmy w wodzie, to jest masakrycznie zimno. Jak wyjdziemy z wody, to on tak się bardzo mocno zasysa na nas, no bo nie ma tego powietrza. Natomiast wydaje mi się, że jak się wyjdzie z wody, to jednak mimo wszystko to ciśnienie się trochę wyrównuje, nie? I no, nóg nie mamy tak ściśniętych od tego ciśnienia wody. I w tym momencie mamy cieplej, bo z góry troszeczkę tego powietrza schodzi na dół. No i się robi ten taki bufor powietrzny pomiędzy kombinezonem, spodniami a nogami. Teraz tak, jak sobie tak idę, to... Słuchajcie, tak sorry, że tak gadam, ale ja nigdy czegoś takiego nie miałem i mam takie dziwne uczucia, nie? I mam... Czuję wodę w butach, nie? Teraz ciekawostka, czy to jest woda w butach, czy to jest woda w tych skarpetach, nie? Neoprenowych, bo jeżeli woda jest w skarpetach neoprenowych, to znaczy, że kombinezon gdzieś przeciek, nie? Tak jak już mówiłem, jestem w jeansach, więc będziemy wiedzieć, czy to gdzieś tam na jakimś szwach u góry nie puszcza, bądź na przykład na naszym zamku. No dobra, siedziałem w wodzie, w sumie nie wiem, live trwał z 10 minut może,
No to tyle, siedziałem w wodzie z wami na live'ie. Jeżeli chodzi o siedzenie z kamerką, to myślę, że co najmniej 15 minut. Myślę łącznie z jakieś 20, maksymalnie pół godziny. Ja siedziałem w wodzie i trochę zimno, nie? Jakbym miał tak dla przyjemności wędkować, to powiem wam szczerze, ciężko. No bo pół godzinki, a jednak tutaj w okolicach pasa czuję się to zimno. Lecimy do auta zobaczyć, czy nie przeciekło. Musiałem się dostać tutaj, żeby wyciągnąć oczywiście kluczyk od auta. Okej, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że baterię trzeba było wymienić. No co zrobić? Schowam tylko komórkę, bo na dachu kiedyś zostawiłem, już teraz nie pamiętam co. Ale to coś, no niestety już nie jest moją własnością. Chwila prawdy, słuchajcie, zaraz się okaże, czy ja jestem tam w środku mokry, czy nie. Ogólnie powiem wam tak, jak teraz już jestem tutaj, to nie jest mi zimno, nie? W spodnie tutaj gdzieś tam w okolicach pasa jest dalej zimno. Obawiam się, że może być przeciek. Zaraz sobie to oblukamy, natomiast myślę, że weźmiemy z powrotem to na dół, żebym miał po czym chodzić. Może na razie na to nie nadepnę, tylko nadepnę na to dopiero wtedy, kiedy sobie ściągnę buty, nie? Albo od razu ściągniemy te buty. Wygląda to tak, zobaczcie, tu mi się ten mi się nie odwiązał, ale zleciał z tych zaczepów. No i wygląda to tak. Z ciekawości to powiem wam, jestem ciekaw, czy tam jest piach jakiś. No nie ma piachu. A tu? On się tak trochę bardziej rozwiązał. Czyli w tym momencie no nie ma jakiejś glimzy, nie? Dobra. Okej. Okay. Trzeba by było teraz to tak sobie tutaj przybliżyć. Chwila. Dobra. No ja nie czuję, żeby tam była woda, nie? Powiem wam szczerze, jakoś nie mam takiego dyskomfortu, jakby tam miała być woda. Oglądałem też w necie, jak się ściąga ten kombinezon. Ogólnie jak się ściąga takie kombinezony, żeby dupy nie dać, nie? Żeby czegoś nie rozerwać, no to się wkłada dwa palce i tak to wyciąga. Natomiast żeby to chyba zrobić, to najpierw trzeba wyciągnąć głowę, więc zacznę od tego. Okej, okay, mam głowę ściągnięte i teraz tak, tutaj dwa palce wsadzamy i to tak ściągamy. Żeby nie ciągnąć za mankiet, nie? Ja sobie może tak to zrobię, że o, ściągnę sobie na tą jedną rękę, o. Tada. Tak, tak badam, czy jest mokro. Nie jest mokro. Sucho jest. Kurczę, tylko że na tych bluzach za bardzo nie widać, żeby było mokro, nie? Nie, jest suchutko. Druga ręka. Sprawdzamy. Suchutko. Dobra, pamiętajcie, że tą rękę miałem pionowo tak w wodzie, nie? Jakbym miał coś nalecieć, to by naleciało, czyli mankiety byłyby w spoko. Ściągamy, chwila prawdy. Zobaczcie, tu jest trochę mokro, nie? Tylko pytanie, kiedy to naleciało, nie? Czy to przy tym rozpinaniu nie naleciało? Ale to jest, wiecie, to jest mikroszczegół, nie? Tak myślę. Patrzymy dalej, zobaczcie, nogawki spoko, wszystko suchutkie. Ściągamy skarpety. Teraz te skarpety też tak delikatniutko. Wszystko suche. Jej, dobra, druga noga. Skarpetę, zobaczcie, tak delikatnie tylko ściągam, o. Żeby ona nie dostała, broń Boże, w dupę. O, cały czas jest mokry. Wrzućmy go na tyle, o, siedzenie. I teraz nasze skarpety. Zobaczcie, takie skarpety kupiłem. 3 mm neopren. Ja tam wam mówiłem, że chyba 5, ale nie, 3 mm. Całkowicie sucha skarpeta. Fakt, byliśmy krótko w tej wodzie. Jakieś 30 minut max. 20-30 minut to gdzie zajęło. I co? I jestem suchy. Jest suchy.
natomiast woda ma 4 stopnie, w powietrzu mamy jakieś może 6. I zdecydowanie przy takiej temperaturze trzeba jakieś ocieplacze, kalesony, coś brać pod spodnie, bo nie wystoimy w tej wodzie. Jeżeli chodzi o klatę, ona nie ma aż takiego cały czas kontaktu z tą wodą i tutaj troszeczkę więcej powietrza było i tu był komfort jeszcze jakiś, nie? Poza tym jakby nie było, no tutaj jest już trochę, jestem ubrany na cebulkę, no bo mam, zobaczcie, mam tą koszulę władkową i bluzę władkową, więc no trzeba będzie się troszeczkę na cebulkę tam na dole też ubierać i powinno być dobrze. No, słuchajcie, ja jestem zadowolony, nie? Piszcie w komentarzach jakieś spostrzeżenia i koniecznie, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to niech zrobi dobry uczynek i sprawdzi, czy jest jakaś taka ala kamizelka, która jest montowana tutaj, taka spinningowa, nie? Żebym ja mógł bardzo wysoko mieć sprzęt wędkarski, który bym no raczej nie zamoczył, nie? Czyli bardziej gdzieś tam wyżej ten sprzęt wędkarski mieć, żeby go nie zostawiać nad wodą, na plaży, tylko mieć go zawsze przy sobie, bo ja do tego czegoś będę chciał przyczepić kamerkę GoPro, żebyście byli na bieżąco, nie? Z drugiej strony mogę gdzieś na kapelusz ją wrzucić, ale ciężko mi będzie ją ściągać, jak ktoś będzie miał rybę, a tu chodzi o to, że szybko ściągam i szybko wam pokazuję, wiecie. Najważniejszy jest dobry film, nie? A rybka się już naobija. Trzymajcie się, cześć!